Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gion. Słuchajcie, raz wystarczy, możecie zostawić lajka, z komentarz i ze suba. Byłoby mi bardzo miło. Słuchajcie, my kontynuujemy sobie naszą historię. Jeżeli nie pamiętacie, co wydarzyło się w poprzednim odcinku, szybka przypominajka. Udaliśmy się do właśnie szefa tutaj. To nie jest, chciałem powiedzieć, straży miejskiej, chłop jak w Gothiku. Nie no, szefa, kurczę, łowców czarownic, o. No i ostatecznie plan był taki, że Ciri miała być torturowana, a my mieliśmy dostać potrzebne nam informacje. Natomiast nie zgodziliśmy się na to. Głośno zaprotestowałem, wybijając wszystkich jego ludzi. Teraz łowców czarownic pieprzonym Nowigradzie już nie ma. No i co? I kontynuujemy sobie, bo przerwaliśmy w poprzednim odcinku misję dokładnie w tym samym momencie. Więc kontynuujemy. Musimy przeszukać biurko Kaleba, a tam list i święta księga. Z chęcią to wezmę. Najpierw list przeczytajmy. Kaleb, mam nowe instrukcje w sprawie organizacji następnych egzekucji. Jak będziesz gotowy na spotkanie, zostaw swoją świętą księgę w skrytce w kolumnie ołtarza Wiecznego Ognia na południowo-zachodnim rogu Okrawków. Widzimy się tam, gdzie zawsze. Nikomu nie mów, gdzie idziesz i nikomu nie nikogo nie przyprowadzaj. A list spal po przeczytaniu. No nie spalił. Tak samo jak nasz Doppler, kiedy czytaliśmy kiedyś tam Znalazłaś coś? list Dopplera i mieliśmy zlecenie na W kieszeni Dopplera. ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale czekaj, coś jest w I podszewce. mam nadzieję, że mi No wybaczycie na i? samym początku, muszę się rozgrzać, bo to są moje w ogóle Kluczyk do sejfu. pierwsze dzisiaj słowa, które wypowiadam. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Klucz do sejfu? Ja z kolei znalazłem list od jakiegoś szpiega. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. I chciałem powiedzieć, że oczywiście po Strzelki rozgrzewce. kontaktowe, sygnały. Mam nadzieję, Rzeczywiście, że widać śmierdzi różnicę wywiadem na między kilometr. Może poprzednimi ten agent odcinkami i wie, co się początkami jaskrze. stawiam, że tych tak. odcinków, a teraz, Dobra. jeżeli chodzi List o mówi, że miałem wyraźność. zarezerwować spotkanie, ale nic Chyba słowa, gdzie ma widać. się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Ale mam dwie zajebiście złote pochwy. Złote pochwy mam. Kluczyk do sejfu, ale bez Fajnie to adresu. wygląda, nawet nie Mówisz, że widziałem, że są Dijkstra się tym złote. Nie zajmował? zauważyłem wcześniej. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie, tylko może nie przez główne wejście. Wydostań się z siedziby łowców. Święta księga, przeczytaj! Nie, chciałbym przeczytać tą świętą księgę. No jak to tak nie przeczytać? Kurczę, wiersze zebrane. Ja bym chciał świętą księgę Mengegego. Mengegego. Nie, no kurczę, blaszka, no nie może tak być. Wiersze zebrane Gonzale de Verceo. Miłość, miłość bywa jak budowanie domków z kart czy partia szachowa. Wystarczy, że... Chyba gówno dała rozgrzewka. Wystarczy złe słowo, nieprzemyślany ruch i wszystko trzeba zaczynać od nowa. Gdzie jest ten dziennik? Który to z tych dzienników Mengego? Ten? Tak, Święta Księga Mengego. Własność Kaleba Menge. Niechaj płonie oczyszczą... Niechaj płomienie oczyszczą moją... Niechaj płomienie oczyszczą moje myśli, niechaj zahartują moje serce, niechaj wszystko, co złe, spłonie i w dymie zniknie. Niechaj wszystko, co dobre, przy ogniu się ogrzeje, niechaj dobrzy ludzie ciągną do ognia jak ćmy, niechaj źli uciekają od niego jak zwierzęta z płonącego lasu. Zauważyłem, że może... Że może, kurczę, otwieram gębę mocniej i to głupio może wyglądać. Natomiast kiedy faktycznie coś czytam, Tu się rozdzielmy, to lepiej się czyta, ale jak tak najpierw dużo trzeba bardziej puścić otwierasz te buty twarz. z dymem.
Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... teraz już stąd chodźmy. To mycie zębów językiem to jedno ze ćwiczeń jest. Czy zrobili bluda? Co podpaliłaś? O kurde! Ty, a ja wszystkich rzeczy nie pozbierałem ze środka. Nie! Zostaw! Szmulcu! Nie! Przecież tam zostały skrzynki! Jakieś, na pewno zostały. Nie, no kurczę, blaszka, no nie wierzę, Tris. Coś ty z rola robiła najlepszego, no. A mógł mieć jakieś ciekawe rzeczy. Którędy my chcemy wyjść, tak z ciekawości? To powinno wystarczyć. A ten? I ty powinieneś zrobić to samo. Dobra. Ale nie przez teleport. Bywaj, Tris. Papa. Pięta księga. Co, normalnie przez drzwi se mam wyjść? Gdzie kurde jestem? Co to jest? A tutaj. To nadal jest jakby... A tu to jest jakby nadal przestrzeń łowców czarownic, tak? Chyba tak. Czy to oznacza, że my wybiliśmy co do jednego z nich? Czy nie? Hola, pan Roiven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. Czy teraz są jeszcze jacyś łowcy czarownic? Powiedzmy, mogło być kilka na przykład w burdelu. Mogło być. Kogo ja widzę? Geralt z Rivi. Ale generalnie to chyba już... Zostaniesz za mną kiedyś łazić? Po problemie, tak? Tak jak mi się wydaje. Powiesz, gdzie jest mój skarb? Oj, wariacie, jakbym ja jeszcze wiedział. Przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem, a 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengen. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? No kurde, wyciszyłem. Co? Znowu. Ja znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Jak się dowiedziałeś? Jak się dowiedziałeś? Ja teraz zadaję pytania. Nieprawda. To akurat było zdanie orzekające. Dijkstra, nie robią na mnie wrażenia te twoje twardzielskie teksty. Rozmawiajmy jak dorośli. Oj, Geralt. Powinienem kazać cię udusić, ale lubię cię. Ty draniu. Ja ciebie też. Ja też cię lubię, hrabio od siedmiu boleści. Skoro już sobie wyznaliśmy uczucia, jak mnie przejrzałeś? Od początku czułem, że coś kombinujesz. Nie targowałeś się o wynagrodzenie. A potem jak dowiedziałem się swoimi kanałami, że w domu margrabiego Henkla widywana jaskra, złożyłem sobie wszystko w całość. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie, pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z jaskrem. Nie. Ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Skąd ty to wszystko wiesz? Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz?
Mam gorsze cel. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Co najwyżej nie powiedziałem całej prawdy. Masz chwilę? U, 15 poziom. Kurczę, wypadałoby w końcu poszukać tych różnych rzeczy, na przykład jak kurczę, zbroje różne, kota i tak dalej. Bo jest tego trochę do szukania. Jest rynsztunek szkoły kota, schematy rynsztunku gryfa. Jak pech to pech, krwawe złoto, poszukiwanie szkoły wilka. Jest absolutna tragedia, że jeszcze tego wszystkiego nie mam w ekwipunku. No nie podoba mi się to strasznie. Nie podoba mi się to strasznie. Będzie trzeba nadrobić, a nie za bardzo, kurczę, szczerze mówiąc. Mam czas, bo staram się nagrywać odcinki, aniżeli grać w grę. Teraz. A wcześniej miałem tak trochę, że jakby zagrałem. A teraz to tak za bardzo nie gram. Chyba, że to zrobimy na przykład na streamie może. O, może dzisiaj zrobimy streama z Minecrafta na przykład. I zrobimy streama z poszukiwań w Wiedźminie. O, i przy okazji streama zrobię. No, brzmi kurczę jak całkiem niezły pomysł. Gangi Nowigradu. Przemyśl ofertę współpracy z Tasakiem. Nie. Uczta dla kruków. Za wysoki poziom chyba. To też nie. Dorwać juniora zostało nam, tak? Skarb hrabiego Roivena. No to w sumie możemy dokończyć tą misję skarb hrabiego Roivena, nie? 90 koron mi chłop dał? No dobra, lepszy ryc niż nic. Chyba. Udajmy się na ryneczek. Stamtąd gdzie? A mogę tu płotkę? A nie mogę. Płotkę jest. Nie no, ona ci się w ogóle nie zrespi? O, jest, jest. Chodź tu. Git. Gazu, gazu, płotkę jest. Będzie chyba szybciej. Już się nie, płotkę się nie męczy, jak biega na takim tym. W takim tempie, więc git. Nie musimy na żaden rynek, tylko... Znaczy, i tak chyba musimy dać... zaangażować spotkanie ze szpiegiem, który znajduje się na rynku, więc tak czy siak chyba na rynek pójdziemy. Co to takie zbugowane i tak migało? Witam, mogę tutaj? Wejść sobie? Mogę, ale chyba nie są zbyt zadowoleni. Dobra, daj szpiegowi sygnał do spotkania używając wiedźmińskich zmysłów. Znajdź umówione spotkanie i zostaw tam księgę. No dobra, to jest jakaś, rozumiem, że w kolumnie któreś, chyba tak. Chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Okej. Okay. W sumie spoko ty. Jak na tamte czasy, spoko pomysł. I wtedy sobie szpieg raz dziennie tutaj przechodził, patrzył czy jest coś w tym. W skrytce i szedł sobie do domu, nie? Jak nic nie było. A jak było, to następnego dnia albo tego samego dnia jeszcze przed północą zadupsał na miejsce. Umówione. Całkiem kurczę sprytne. Bo pewnie w tamtych czasach było w miarę się ciężko umówić. Nie wiem, czy już mieli wykminione zegarki. Nie widziałem tu ani jednego zegara. Chyba, że na wieży był jeden zegarek. Możliwe, że były na takiej wieży. Coś kojarzy, że mówiłem Big Ben. Całkiem możliwe, że był jakiś taki wielki zegar. No ale generalnie jak jest zegary są, to nie ma ich dużo, no zdecydowanie. Zdecydowanie ciężko jest zrobić. Ciężej pewnie niż w naszym świecie. Dobra, wbijamy tutaj i po prostu... Wystarczy tylko się schować i poczekać. Dobra, ukryj się. Ukryj się i czekaj na szpiega. Gdzie mam się ukryć? Za drzwiami? Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Klasyka. No ta. No dobra, no to medytacja chyba do północy, co? Kurczę, jakbym Geralt musiał od 7 tu czekać do północy. I od Kirinca. E.
Co? Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. Ja przez chwilę myślałem, że to Triss. Triss jest jednak podwójnym agentem. Menge? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mów tak, nie zgrywaj twardziela. Zaczniesz mówić, to kwestia czasu, więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach. Ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźbi tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się mylisz. O kurde, mądrzałeś? Fijajca? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Triss, przestań? Jak Triss, przestań? Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Gdzie Menge ukrył skarb z jego Ravena? Nie mam pojęcia. Ojojoj. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak, a mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przed pole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. No mądrze to rozegrał. No dobrze. Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. Potrzebuję tego miasta, żeby obronić się przed Nowigradem. Pieprzonego Winstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagię? Czemu to wszystko miga tam? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Oczekujesz przeprosin? Oczekujesz przeprosin? Nie, ale dziwić mi się chyba wolno, co? Jaskier jest na wyspie świątyni. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Doppler. Zaraza. Jakiś. Mam pomysł. Potem ci powiem. Też mam. Wystarczy? No ja bym się troszeczkę jeszcze dowiedział na temat Radowida. Wystarczy. Jak już mamy taką możliwość. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiem, za dużo widziałem. Ale jak to? Przecież ja wam... nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. No jak zabij go? No wyczyść mu pamięć. Wyczyść mu pamięć. Ale... pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Amgef. Ty, to jest pojebane, że ona tak potrafi wyczyścić pamięć. Pytanie, na jak długo i z jakiego okresu?
pokazałaś dziś pazur. Tak to widzisz? Ja bym to ujęła inaczej. Pokazałam, że niewiele się od tych skurwysynów różni. Ja... Załatwmy, co mamy załatwić i chodźmy stąd. Chcę wrócić do domu. O, umyć się i upić. To jest dobry pomysł. Może cię odprowadzę? Może cię odprowadzę. Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł. Kurde, mam jakiś osad na zębach, bo nie myłem zębów rano. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Prawda. Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym. Geniusze myślą tak samo. Co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. No dobra, uaktualniono wpis o postaci Jaskier i Caleb. Co ona teraz robi? Ona portalem się? Znikła! O kurde. A co jakbym tu został? Jestem ciekaw, co by się stało, jakbym tu został po prostu. To ja wcześniej nie było tu tyle rzeczy do zbierania? Ile rzeczy podostawaliśmy? A to chyba teraz pozbierałem te wszystkie księgi i tak dalej. Ty mam wrażenie, że tu wcześniej opierdalałem tą hadę. Albo nie mogłem jej okraść, dopiero po wykonaniu misji pojawiły się tu przedmioty, nie wiem, w sumie. Dobra, skarb hrabiego, porozmawiaj z Priscillą, czyli tą laską, która gra tutaj na lutni. O ile dobrze kojarzę. I śpiewa z twoich snów uciekam nad ranem. O hejciu. Ja ledwo co po polsku umiem mówić. Co dopiero śpiewać. Chociaż kiedyś wychodziło mi to całkiem kurczę nieźle. Śmiem nawet twierdzić, że bardzo, bardzo nieźle. Bardzo, bardzo, bardzo nieźle. Natomiast zmarnowałem talent siedząc przy komputerze i kurwa grałem w gry komputerowe. No i po karierze muzyka. No to co, na ryneczek. Dzisiaj widzę pełna akcji, rozgrywka jest. Nawet nie mam chwilę możliwości opowiedzenia wam, co się zadziało w ostatnim czasie w moim życiu. No tylko sprawa, lewa, w sensie sprawa. W sensie kończymy misję i zaraz zaczynamy nową. Tylko prawo, lewo, prawo, lewo i cały czas, cały... O, człowiek skurwiela, idziemy im najebać, a co nie. Niech się tu coś zadzieje, bo brakuje mi trochę walki. Cały odcinek bez walki był. W końcu. A tamci ludzie skurwiela juniora, co? Będą siedzieć i nic nie robić? Kibicować będą? Świetna robota, panowie. Widzę, że się wspieracie. Najważniejsze to jest właśnie mieć zawsze swoje plecy, no nie? Jo. Sparte. Bardzo dobra decyzja to swoją drogą. Przynajmniej żyjecie. Także już jest nieźle. W innym wypadku, jakbyście drugą podjęli decyzję, to byście nie żyli. Kto to jest? Pijak? Chyba tak. Tu mogę wejść? No pewnie nie mogę. Fajnie to wygląda, zobaczcie. Kurczę, fajna ta gra jest. Ładnie to wygląda, jakby naprawdę w środku coś było, nie? Jakby tam w środku było jakieś przestrzenie i coś tam się świeciło. Ty, a tu co jest? A, jakieś wejście w ogóle. Potrzebuję klucza. Ty, może tutaj jest skarb Ziggiego? Ale by był ja, jakby był. Naprawdę nie wiem, jak coś. Nie wiem, czy tu jest skarb, czy nie ma tu skarbu. Nie pamiętam tego wszystkiego. A ja mam z Priscillą porozmawiać, a nie kurczę z barmanem. Chociaż może ma nowe karty. Nie no, skąd by miał nowe karty? Raczej jak tutaj barmarzy już mają karty, to po prostu mają karty. Rzadko im się pojawiają w Eku nowe kolekcje. To ja. Powiedz mi,
Jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. O kurde, ale mnie kark boli od tego siedzenia przy komputerze. Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. Chyba nie powiedzieliśmy. Ale spokojnie. Nie najmądrzej. Ty jest wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwielem juniorem. Może on będzie coś wiedział. Strasznie dużo roboty. Zadanie zakończone? Do zobaczenia. Jak kurwa zadanie zakończone? Przecież ona mi nic nie powiedziała w ogóle. Zlecenia poboczne, ale tak, czyli po co ja tu przyszedłem? Właściwie to po nic, tak szczerze mówiąc. No ale nic. Gospoda Zimorodek. Czyli chodzi o to, że musimy znaleźć... Co musimy zrobić? Dobra, nie wiem, co musimy zrobić, tak szczerze. Chyba dorwać juniora, nie? A później tego. Jak dorwiemy juniora, przepraszam, że tak mówię raz na jakiś czas, ale mi się, w sensie raz na jakiś czas przestaje mówić na kilkanaście sekund, ale to z tego względu, że mi się strasznie odbija w żołądku i no i dziwnie by było tak mówić i jak mi się chce żygać. Żyga na klawiaturę, zaraz walną. Chodźmy do Triss Merigold i nie wiem, co już mówiłem, kurde. No nie wiem, co mówiłem, a coś mówiłem, coś ważnego. Na bank coś ważnego mówiłem, a nie pamiętam co. Dobra, mam żelką mu swój, nie? O! Co tu się dzieje? Czemu wszyscy chcą mnie napierdalać, no? Co jest grane, ty? Ludzie z kurwiela juniora to naprawdę się tutaj już przestali, widzę, cackać. O kurde, ty. Panowie. Smoczy sen, pa. O kurde. Ale to jest petarda, nie? No chodźcie tu, no co wy robicie, ty? Mistrzu. Pa. Jeszcze jedną, pa. Zajebista jest ta petarda. I kurwa, spieści się na kopie. Ciach, ciach, lewy, prawy, sierpowy. Dobra, idziemy do Triss, przeczytajmy. Przeczytajmy opis misji. Triss Merigold, przyjaciółka Geralda, ukrywała się w Nowigradzie przez prześladowaniami ze strony Straży Świątynnej i łowców. Ej, jest coś takiego jak Straż Świątynna i łowców czarownic. Straż Świątynna, normalnie. Nie przeszkadzało jej to aktywnie pomagać innym czarodziejom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, ale radzili sobie gorzej. Przyszedł jednak moment, kiedy sama Triss potrzebowała pomocy. Wówczas zwróciła się do Geralda. Ej, ten dom jest krzywy, czy ja jakoś mam krzywy monitor? Nie, chyba krzywy ten dom. No nie wiem, czy to tak bezpiecznie, kurczę. Architektonicznie to chyba nie ma prawa za bardzo stać, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się. Szczególnie taki wielki dom. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać. Jasne. Tak, Gerald? Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. O kurde, to wyrwali jej jednak te paznokcie? Wiesz, może porozmawiamy o poprzednim odcinku? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. Znaczy, no za dużo to nie wyrwali, ale widocznie jeden musiał pójść, przynajmniej. Dostałem dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu.
Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego się boisz? No, Gerward. Świetne pytanie. Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się należała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. Spoko. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Za mały procencik. Napisał, że ewentualnie... rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zapłaci nam czymś innym. Goldzie. Mam go przyczepić i zapytać o cenę pstrągów. Czyli to był pomysł? Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Pytanie, skąd oni tutaj w ogóle znaleźli jej dom? Albo gdzie zostawili ten liścik? Co oni mają tutaj oficjalne skrytki pocztowe? Czy każdy wie, że Tris Merigold to skrzynka numer 259? Wydaje mi się, że niekoniecznie. O, kolejne świnie. Ja wiem, że Geralt mordujący świnki to nie jest. Coś mi tu też nie gra, o to mi chodzi, ale dziwnie to wygląda. Ale naprawdę turbo OP i turbo ważna jest wieprzowinka w tej gierce. Ona daje nam mega dużo regena HP. A właśnie swoją drogą to muszę sobie to jakieś gówniane, surowe mięso podmienić na cokolwiek lepszego. Wodę nie, właśnie na tą wieprzowinkę byśmy zamienili, cyk. Bo wieprzowinka daje 80 regena. Jeszcze tutaj się nie spotkaliśmy z jakimś jedzonkiem, który daje nam większego regena niż 80. Chyba to jest największy regen, chociaż chciałbym może znaleźć gdzieś jakieś mega zajebiste jedzenie, które ktoś ugotował, nie wiem. Elf jakiś, albo pierożki na przykład tego elfa. Żeby się okazało, że one dają na przykład stówkę. Fajnie by było. Nawet jeżeli tylko raz mają dawać tą stówkę. Żeby taki elitarny przedmiot istniał. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach? No jak? A. Witaj. Słucham? To chyba nie on. Słyszałem, że można gdzieś tu tanio kupić świeże pstrągi. Co? Pstrągi? Nie dotykaj pstrąga. Poczyna urąga. Rozumiesz? Opierdoli cię. No nie rozumiem akurat. Patrzę. Mięso, ale masz giga kiełbasę. Co ty opowiadasz? A swoją drogą obrzydliwe takie coś. Tak? Takie kiełbasy. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe, ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. To niedaleko. No dobrze, a może szybciej, co? O, o. Widzicie to, co ja? O, jakbyśmy sprintem sobie pobiegli, to by było najlepiej w ogóle na świecie. Widzę, że kondycja niezła. O! O kurde. Ale to chyba go też zrobili. Bo mnie zabiją zaraz, niedobrze. No czemu mnie fokusujecie, gnoje? Zawsze najsilniejszego pierwszego muszą zabić. Kurwa! Ja skółeczkę aż muszę użyć, bo... może być zaś ciężko.
Dobra, przydałeś się w sumie. Chodźmy. Jakby go nie uderzył, to... to bym stracił to kłen. Czego ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz jej na oczy widziałem. Może... ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach... Rybakiem. Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Skoro pyta o cenę pstrągu... Chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł? No dobry chyba. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. No. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, pani. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uff, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. A ja będę takie maski kupić. Możemy iść tam od razu? O! Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi... Znam. Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Przebieranki, co? No dobra. No to idziemy. Mówiłem chyba, jak tam byliśmy, że przyda nam się... Czego tu szukasz, sadysto? Czego tu szukam? Szukam tu, kurczę, miecza, który leży na ziemi pewnie. O. Mówiłem chyba, jak tam byliśmy u tego zioma, u tego elfa, który lubił tworzyć nowe stroje i się przebierać w różne stroje, bo zawsze chciał być Dopplerem.
to mówiłem, że jeszcze te maski, które on ma, się kiedyś przydadzą. No i w końcu się przydają. Nie wiem, czy kojarzycie, ale było tak mówione. A ci co, kurwa, tak biegną? Ale fajnie, fajnie wygląda to miasto. Mam wrażenie, że one żyje. Tu ktoś sobie trzepie dywan. Tu ktoś sobie stoi, siedzi. Tu sobie idą ludzie. Tu ktoś żebra. Tu ktoś coś opowiada. No, tu są łowcy czarownic. Czyli nie wybiliśmy ich niestety. Jak coś krasnoludy, kurde. Cała ekipa. Fajnie to w ogóle wygląda, no. Miasto po prostu żyje. Tu ktoś nawalony, tu ktoś, nie wiem, coś robi pod drzewem. Wygląda to interesująco. Kiedy CD Projekt Red robił Cyberpunka, to Cyberpunk był właśnie na samym początku taki mega, mega drewniany, nie? Później udało im się tak samo spoczować grę, że teraz to wygląda, jakby świat faktycznie żył, ale na początku, pierwsza wersja zaraz po premierce, ciężko było z tym życiem świata, ale pięknie wyglądała gra, ale świat nie żył. A w Wiedźminie świat po prostu żyje, chociaż pewnie też tak na samym początku nie było. Zajęło im to trochę pracy, mapa jest zresztą gigantyczna. Tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję. Więc nawet nie trochę pracy. Tak. Chętnie obejrzę twój towar. Poproszę. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie. Tak, tak. Poproszę wiosenną kolekcję. Możemy sobie wybrać, tak? Tak, tylko nie mam pieniędzy. Kurde. Blaszka. Sortuj według ceny. No ciągle mi się odbija. No nie wytrzymię, no. To może sprzedajmy krasnoludzki brzeszczot. W końcu mega dużo to kosztuje. Czemu to tak mega kosztuje? A, bo premia przy trafieniu krytycznym plus 75. O kurde, a my mamy fajnie zboostowane krytyki. Dobra, trzeba kupić Lisia, Maska, Tris na pewno i my możemy sobie wybrać. Wilka? Jakieś taka zwykła, albo z takim ptakiem. Kurczę, ja bym wziął ptaka chyba. Albo taką? O, weźmy taką zwykłą. Portki? Wydaje mi się, że takie. Ja mam zero stylu, także... A koszula? O, taka zwykła może koszula, co? Nie wiem, czy możemy taką zwykłą koszulę założyć. Ta. Zero stylu, jak chuj. Zobaczymy, jak to wygląda. Pokaż. Opcjonalny, kup nowy strój. No tak, no kup nowy strój. No. Przecież nie pójdziemy... Ty, a ja mam 15, kurwa, koszul? To po co ja to kupowałem? Dobra, nieistotne. O! I o cię kręca, że my tak jeszcze wyglądamy? Popa to. To ściągniemy, to ściągniemy. Nie no, buty chyba muszą zostać. I o cię kręca, ty. Jest dobrze, co? I pokaż jeszcze, pokaż jeszcze maskę. A to jest tragedia jest. Pokaż maskę. Gdzie mam maskę, gdzie mam maskę? Tu mam. A mogę założyć maskę Tris? Nie mogę. O. Nie no, szefito jest Gerward. I od się kręca, nie? Dobra, ja tak idę, nie? Pewnie i tak mi gra tak nie pozwolić. I dostaniemy jakąś specyficzną koszulę i tak. Dobra, wszystko kupione, tak czy nie? Nie, trzeba dublet, spodnie i buty. A buty jeszcze, buty. Buty, wariacie, jeszcze muszę kupić. Witaj. No przecież, no właśnie, nie w takich butach, no ja. Ta maska też jest, kurwa, tragiczna. Buty. O, dobra. Czy jest perfekto? Bywa. Pokaż, wariacie. Mam nadzieję, że możemy iść w tej koszuli, bo mi się mega podoba ta koszula. Czemu mam kuszę przypiętą na plecach, jak nie mam kuszy? W ogóle teraz w eku. A ściągnijmy te buty i pach! Chociaż pewnie od Tris byśmy dostali za darmo to wszystko. Nie wiem, czemu wydałem 200 golda. Git? Jak dla mnie git, ale chyba no nie git. Chyba jeszcze muszę coś kupić. Chyba nie możemy w tej koszuli iść. No chyba nie za... O kurwa, jaki pancerz! Co to jest za pancerz? Czy to jest na poziom 6? Nie, ja mam chyba tak zniszczony po prostu pancerz, bo to nie ma innej możliwości, że to jest taki dojebany pancerz. No, sprzedajmy ten miecz i kupmy...
Może to kupmy. Dobra, wydałem na to jakieś pojebane pieniądze. Z 500 koron wydałem na to gówno, żebym chociaż ładnie wyglądał. Ja pierdolę, jak debile wyglądamy, nie? Jeju. No tragedia jest. Tragedia. Nie, no ja myślałem, że tutaj stylowo to... Nie. Masakra, nie? Było kurczę za darmo dostać od Triss. Nie wydawać 500, nie? Na to gówno, co kupiłem. Nie, no jak my wyglądamy, kurwa. To już naprawdę, ta koszula to była lepszy wybór, nie? To było mniejsze zło. Ale Geralt chyba postanowił między złem a złem to nie wybierać wcale. I wybrać najgorsze gówno, niestety. To zdanie, które powiedziałem, nie miało sensu, ale okej. Okay. Nie no, zaraz mnie roztupce jak jest... O! Wieprzowinka. Fajna jest ta muzyczka, co teraz leci. Klimatyczna bardzo. Podoba mi się, lubię tą muzyczkę. Triss, zobacz jakiś... No już, przepraszam. Triss, jak wyglądam jak szefito, prawda? Jocie dupca. No nie pasujemy do siebie, kurwa. Widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Podoba się, dobrze. Mówiłeś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Możemy. Wyglądam, kurczę, tragicznie. Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Najgorzej połączyłem to, jak mogłem. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza, ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam szanownych państwa. Witam. Gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Szanownego pana. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. To chyba jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Zaraza. Życzę udanego wieczoru. O, po co nam broń? Pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Przecież umiem władać magią. Zresztą Triss też potrafi władać magią. No? No to idziemy? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? O, to widzę klasyczna impreza. Hej, Lilianko! Nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Lilianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Tam się prosisz? Sam się prosisz. A, ja muszę się wyżyć trochę. Jak zawsze mam możliwość komuś napierdolić w grach komputerowych, to korzystam z niej. Szczerze mówiąc. Bardzo często. O kurwa, to jakiś bob jest. Straszny. I o, cię kręcę. To właściwie wystarczy, że lewy będę trzymał.
Jak wraca, jak to ty uciekłeś, ty tchórzu? Nie no, teraz to mnie rozsierdziłeś, nie? Przypierdolę ci jardem. Nie mogę. No nic, spotkaj się z Ingrid Wegelburg. Ale to czemu to mnie prowadzi na zewnątrz, jak Ingrid jest w środku? Ingrid. Fajne imię, lubię to imię. Ingrid. O, jest tu jakiś wykrzyknik. Trzeba do niego się jak najszybciej udać. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Czy to jakiś chuj, czy to chuj jest? Tris, już mnie wkurwił. W innej sprawie. To ta sama sprawa. No, Moritz? Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Już mnie wkurwiasz, no. Twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Nie. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Dobra, kolejny do najebania. Poczekaj tu, frajerze. Nie spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Mogę mu nakopać? Słuchaj mnie, kurwa, Moritz. Moritz. Kurde, za dużo na Twitchu, co się działem ostatnio. Wykrzyknij, tak. Można w karty za... Coś można tu zrobić. Co to jest? O, proszę, następny chętny. Tak. Prosimy. Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce. Dobra, co tu można robić, wariacie? A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Gwint! Turniej gwinda mini! Kurde, o kurde! Ty, przegraliśmy to! Nie, kurwa, przegrałem! No, to teraz trzeba się odkuć! No tak! Grałem? Remis! Nie! No, to teraz trzeba się odkuć! Nie! Jeszcze raz! Nie, proszę no! No niemożliwe to jest, że ja to przegram, no. Ja cię kręcę, no minus jeden punkt przegrałem. Najpierw zmierzę się. Dobra, ja wam... Potnę wam to, nie? Muszę wam to pociąć i po prostu... Czwarta próba, nie? Ja kurwa nie przegram, ja tego nie przegram, nie? Nie interesuje mnie to. Co on ma za karty pojebane? To jest fajne, co to jest? A nie, jest jednak fajne. Myślałem, że to medyczka jakaś. Nie, to jest chore, nie? To jest kurde chore, nie? Dobra, wreszcie Dijkstra. Gzipki zajebiste. Przywołuję Kaleba, git. Przywołuję Kejre, git. Mistrz oblężeń, git. I jeszcze tutaj, żeby Wesemli siadł, jest Zoltan. Nie wiem, po co mi ta karta w ogóle. No niech będzie Dijkstra, minus 7 punktów, cyk. Okej, okay. Czy my chcemy grać Vernona jakiegoś? Nie no, zacznijmy od czegoś małego. Dosłownie, bo zagramy Zoltana. Zoltan jest dość mały. Dobra, gość rzuca szpiega, w końcu chłop ma szpiegów. Gra cesarstwo Nilfgaardu, to jest pierwszy szpieg jakiego rzucił, mam wrażenie. Więc robimy coś takiego, cyk. Po 5 punktów. Poddaj się. Eskiel. Pod ostatnim linie chcemy grać? No, możemy w sumie zagrać pod ostatnim linie. O, przeciwnik spasował, jak ja rzucę to, to powinienem wygrać, prawda? Aha. Okej, moje obliczenia nie były najbardziej precyzyjnymi. O, jeszcze się skombują, o kurwa. No dobra.
Nie wiedziałem, że się kombują razem. Rzućmy cokolwiek, nie wiem. Niech będzie ten ziomuś. I wystarczy, możemy się poddawać, tylko żeby... No dobra. Przeżył Gerwarda, myślę, że w porządku. Że spasujemy. Mamy po tyle samo kart. I co jego robi ziomuś? Chyba sprawdza mi karty, prawda? Jego tutaj... dowódca. Tak, sprawdza trzy moje karty. Dobra, jest solidne karty mam w eku. Powinno być git w miarę. Okej. Okay. Yennefer. Nie mam niestety Gerwarda w talii. Dobra, tu mi fajnie przyzwie dużo postaci. To spoko. Naraz 18 punktów. Git. Medyczka, cyk. I co my teraz chcemy tak naprawdę? Kaleba? Nie, Kaleba chyba nie chcemy. Vernona? Albo ewentualnie balistę możemy przyzwać. Nie no. Albo Kaleba i nie wiem czy ja mam w eku manekina? Nie pamiętam, że mam w eku manekina. Chyba mam, ale i tak chyba nie chcemy Kaleba. Później mógłbym wziąć Kaleba i go zagrać, żeby spalić mu jednostki. Natomiast on nie ma w ogóle jednostek na drugiej, trzeciej linii w sumie. Dobra, medyczkę ściągamy. Zwycięstwo, Yennefer. Proszę, żebym nie przegrał 3 punkty znowu. Będzie giga załamka, nie? Wzmocniona balista. Nie no, Kaleb, nie? Mam nadzieję, że sobie tego nie spalę, nie? Najsilniejszą jednostkę twojego przeciwnika, więc... O kurde. Ja myślałem, że musi mieć więcej niż 10 punktów, żebym ja mu spalił tym Kalebem najsilniejszą jednostkę. Nie, no jest. Musi mieć... A miał więcej niż 10. No tak, miał już 14. Dobra. Wygranko. Dopiero uczę się mechanik, kurczę. Jeszcze jedną partię? No. Karta idzie, trzeba to wykonać. Tak, w końcu w formie. Jest git. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Sen. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimna, a Gomo poszedł w jego ślady. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. To prawda, ci co nie mają co stracić, to są najniebezpieczniejsi. Dobra, no gramy Królestwami Północy nadal. Czy my chcemy sobie zmienić... zmienić dowódcę? W sumie bym zmienił, bo ja ani razu nie użyłem tej Kalanty. Zmieniłbym może na Foltesta? No na Foltesta bym zmienił, on mi będzie rzucał kartę Czyste Niebo. Rozumiem, że nie muszę mieć tej karty w talii, mam taką nadzieję. Zoltan jest do wywalenia, Lambert chyba te... no na pewno jest Lambert do wywalenia, szczególnie jeżeli mamy tutaj Wesemira. A on po prostu usuwa wszystkie aktywne efekty wrogiego działania i to wszystko. No to wypadałoby zacząć czymś, kurczę... czymś na chillku, czyli katapulta. Małymi jednostkami tak zwanymi. Okej. Wesemir albo Trebusz. Trebusz. Przeciwnik spasował. Dobra. Runda wygrana. W sumie mogę sobie tym manekinem wziąć Trebusz, ale też mogę tymi medyczkami sobie przywrócić te Trebusze na przykład w następnej rundzie, więc lose. Dobra, zróbmy coś może takiego. Zróbmy Shani i zagrajmy Trebusz. Coś takiego zróbmy. O, będzie musiał zagrać swoją kartę. Okej. Okej. Wszystko fajnie. A ja sobie teraz manekinem... Pach, Shani. I chłop musi grać dalej, nie? Jakieś karty.
No i do niej wszystko. I my pasujemy, nie? Skojatel Omega Lul. Omega Lul. Milfa. Milfa. Jestem głupia, prosta dziewucha ze wsi, ale z łuku strzelam jak nikt. Milfa. Nazywa siebie królową Pól. Pól? Pól. A wszystko, co żywe, lgnęło do niej. Dena Madbuch. Madbuch. Przesuwa jednostkę ze zdolnością zręczności do rzędów, które maksymalizują jej siłę. Jednostki z optymalnych miejsc nie zostaną przesunięte. Nie rozumiem. Ale rozumiem, że mogę grać wszystko, co mam w talii. Najsilniejsze karty. Pewnie mi to spali, ale żaden problem. Wtedy sobie to przywrócimy. Dobra, Shani. Cyk. Trebusz? No trebusz, jak nie, jak trebusz, jak trebusz. Nie no, powinniśmy to wygrać, no. Solidne, solidne mam karty. Jednak Królestwa Północy oddają. Tylko wtedy jak zostałem zestanlokowany, nie? Nie mogłem sobie poradzić, chyba 3 razy przegrałem. Ale jak już dobra pasa wejdzie, to już wszystko się układa, jak w życiu. Jak już dobrze jest, to już wszystko dobrze. Jak jest źle, to jest wszystko źle. Tutaj myślenie musi być pozytywne, nie? Teraz byłem nastawiony na zwycięstwo. A wtedy byłem nastawiony na porażkę, bo już dostałem w pierdol. O! Ale i tak wygraliśmy, dobra. Remis, ale mam jeszcze tego. Mogę Shani zamienić? Tak, dobra, dobra. I kapę, tak. Ale ty, ciężko było. Już myślałem, że nie ma karty do przywrócenia. Kis. Jeszcze jedną partię? Karta idzie, trzeba to wykorzystać. Sir Marius Florin. Marius Florin. Dzięki swojemu amuletowi z kości Zeugla nigdy nie przegrywa. Oczywiście. No pewnie. Gramy. Jak to oczywiście, że gramy. Mam mało strasznie tutaj jednostek niestety na Królestwach Północy, takich mocnych samych w sobie, nie? Karty specjalne 4x10. Chociaż nie, karty specjalne to chyba oznaczają takie karty jak pogodowe i tak dalej w sumie. Nie wiem, na chuj mi ten Zoltan w tej talii jest. Muszę go jak najszybciej stamtąd wywalić. No tylko mnie, tylko go cię, on jest tylko po to, żebym go wymieniał, nie? Dobra, gramy Dijkstra. Trzech manekinów, co? Dobra. Ciekawe. Ma mocną kartę, mocny jest ten Avalach. I Merif. No ma solidne karty, cały widzę skład dzikiego gonu ma. Przywołuję balistę? No przywołaj balistę. Dwie balisty. Ty, ale po co? Jo, cię kręcę, jestem debilem. Po co ja to przywołałem, jak ja przecież nie mam nawet grzybków, żeby to uruchomić. No. No baran straszny. No przegramy to, nie? Przegramy to fist. No, użyjmy Foltesta, po coś on tu jest. Proszę, tutaj czysta pogoda. Cyrilla. Możemy mu to spalić, nie? Możemy, no. Czy chcemy w takim razie? No chyba chcemy. Minus 15 punktów, to kurczę... Sporo punktów. No i chyba się poddamy ogólnie. Chyba, że tego Kaleba sobie weźmiemy z powrotem do tego. Do kieszeni. On się przyda, jak będziemy musieli spalić jakąś jednostki. Na drugi poziom. Yennefer możemy zagrać? Możemy. Okej, on gra dalej. Wiecie, co bym zrobił też chętnie? Poddałbym się. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Najlepiej to bym w ogóle wziął ze sobą tą Yennefer. Powrotem do kieszeni i wtedy dopiero się poddał.
Ja bym na pewno wygrał następne rundy. No, chyba tak zrobimy. Zróbmy coś takiego. Czy mi spasował? No to gram to Yennefer z powrotem. Dobra, pas. My sobie dobierzemy kartę. A i mu został Dijkstra minus 7 punktów. Chłop gra potworami. To nieźle. No to pasuje, ty. I tak to wygraliśmy raczej. Raczej tego nie wygra. Ale pech trochę. A ja też miał słabą talię. Dijkstra minus 7 punktów. Dobra. Wszystko? O kurde, wszystko. Czy po zabawie? Zajebiście, dostaliśmy jaskiera. Talia do gry gwinta, poka jaskiera. Jest, jaskier, jest bardzik. Spoko jest ta karta jaskra. Bo ona nam daje oczywiście ruch dowódcy. No to jest solidny zawsze, ten ruch dowódcy to jest najlepsza karta, jaka istniała. Teraz nie mamy ich za dużo, więc jeżeli dostajemy ruch dowódcy, no to jest totalnie OP. Nawet jeżeli nie mamy dużo kart pod pierwszą, a nie no, mamy w sumie sporo kart pod pierwszą jednostkę. Jest cały Wesemil, Eskiel, Lambert, tutaj jakiś gościu za dyszkę. Nie no, są solidne jednak karty. A, i żebym nie zapomniał na przyszłość, wywalam Zoltana. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha, Instagrama, Discorda, zobaczyć serię z Minecrafta. No i co? I widzimy się jutro. Dokończymy sobie naszą misję, no bo już trwa u mnie godzinę 20 minut, u was pewnie troszeczkę mniej, gdyż 20 minut przegrywałem w Winta. Ale i tak dokończymy jutro. Robimy sobie najwyżej krótszy odcinek w postaci 50, pewnie 5 minut albo coś takiego. Widzimy się jutro. Stay tuned z innej gierki.